Hej, siema wszystkim w kolejnym odcinku The Forest i jest takich parę informacji, które chciałem wam przekazać na początek. Na sam start chciałem was oczywiście przeprosić za to, że nie było przez parę dni odcinków, ale ogarnęła mnie takie lenistwo YouTube'owe, że grałem bardziej w gry sam dla siebie, a nie nagrywałem, także no początek... No na początku chciałem was po prostu za to przeprosić. Druga informacja jest taka, że zdecydowałem, iż wracamy do codziennego wrzucania filmów. Jako, że potem, kiedy wrzucam co dwa dni, planowo, to okazuje się, że potem właśnie wynikają takie sytuacje, że nie chce mi się nagrywać i tak to potem wygląda, że przez parę dni nie ma odcinków. Gdzie jest ta jaszczurka? Ej, no nie mówcie, tą jaszczurkę tu gdzieś widziałem. Kurczę, no szkoda. No i tak. Więc oczywiście przepraszam was za to. No i postaram się codziennie te odcinki już wrzucać. Gin szmaciarzu. No i to chyba tyle z takich informacji. Czy oczywiście jest trzecia. Wybudowałem domek. Pytałem się was w poprzednim odcinku, czy mam ją wybudować. Mam go wybudować na wizji, czy też na. Czy też nie na wizji. No i w sumie pytania były dosyć podzielone, ale stwierdziłem, że wybuduję jednak poza wizją. Jako żeby, no żeby was nie nudzić, bo to było dosyć trochę nudne i długo trwało cały czas zbieranie tego drewna i budowanie tylko tego jednego domku, więc tak zdecydowałem, że będzie. Są tutaj dwie rzeczy dodatkowe, które wybudowałem, czyli takie fajne coś. Kurwa mać. Drugi raz podczas nagrywania The Foresta. Cholero jedna. Żryjże ten prąd. Gnoju jeden i mnie kurde nie denerwuj. Przepraszam was za to. To jest bardzo fajna rzecz. Jest to sobie taki wózek, można tak go nazwać, którym sobie zbieramy kłody. Słyszałem gdzieś kanibala? Nie, chyba nie. I mamy tutaj coś takiego, co się chyba zwie, jakaś klatka na króliki, chociaż nie mam żadnego pojęcia jak działa, szczerze mówiąc. Bo za każdym razem jak króluje królika, to oczywiście jest on martwy. Ale tak, na początek może się napijmy. Mamy tutaj oczywiście zebraną deszczówkę. Podobałoby też sobie może coś zjeść, chociaż jeszcze nie ma aż tak źle, więc poczekamy chwilę. I tak, na ten odcinek jest plan, aby zacząć sobie powoli budować... płot? Nie płot. Jak to się kurde zje? Ja mam kurde jakieś problemy w tej serii z nazywaniem... Kurde rzeczy. Jak to się zwie? Kurczę. Muru. O, muru właśnie. Palisady bardziej. Defensive wall. Jako, że no jesteśmy zaraz obok, kurczę, no tych frajerów. No i oni dosyć często ją tu nawiedzają, ale zanim oczywiście sobie zbudujemy to, to ja bym chciał podejść tam i sprawdzić, czy jest coś ciekawego u nich. Nie wiem, co mogę zjeść, nie wygląda to zbyt ciekawie. Okej. Okay. Przy okazji nauczyłem się też paru rzeczy. Jak grałem sam dla siebie, mniej więcej. Jak widzicie, mam nowy toporek. Napisaliście mi, jak się go robi. Crafted Axe. Jest on oczywiście trochę lepszy od tego, ma większy damage. Nauczyłem się też, jak zrobić sobie mecy. Czyli robimy tak, tak i tak. I mamy coś takiego, co nas leczy. To jest bardzo fajne, chociaż mam jeszcze tych takich pilsów tradycyjnych trochę, ale warto zbierać i takie właśnie kwiatki i jeszcze taki aloes i z niego się tworzy potem właśnie takie mecy. Dobra, tutaj sobie jeszcze... O! Jedzenie! Jestem we krwi, dobra, czekajcie, trochę się obmyję. Co my tu mamy? Bo tutaj w sumie jeszcze nie byłem. Moich sąsiadów. Dobra. Ogólnie czytałem sobie właśnie taką Wikipedię dotyczącą tej gry, aby wiedzieć, jak się tworzy poszczególne tutaj rzeczy. Więc wiem, jak tutaj zrobić sobie mołotowa, aby wyrzucić tą piłkę. Jak zrobić sobie armor razem z liściami, żeby być bardziej niewidzialnym właśnie dla tych stworów. Kurczę. Dużo ich tu. Chyba już mam maksimum mięsa, więc trzeba będzie zaraz sobie pogotować. A to się nawet dobrze składa, bo już zaczyna być głodny mój przyjaciel tutaj. Czy coś tu jeszcze ciekawego macie?
2 na... Co? Czekajcie. Ej, było jakieś info napisane na dole, że 2 na 130 pasażerów znalezionych, tak? Dobrze? Dobrze to przeczytałem? Mi tak mignęło szybko, od razu zniknęło. Dobra, tu bierzemy linę. Ona może być potrzebna. Jeszcze nie wiem do czego. Ale jak jest, to zbieramy. Ciuchy nam są potrzebne do stworzenia właśnie Mołotowa. Jego się tworzy z wódki i właśnie z tego... z tych ubrań. Okej, okay, to już chyba nie... O kurde, nie, czekajcie. Przyszedł mieszkaniec. Sio. Dobra, zauważyłem, że w dzień oni nie są tacy agresywni. Gorzej jest w nocy. W nocy, słuchajcie, jest tragedia. W nocy lepiej ich nie denerwować. Bo razem z nimi... takimi właściwie normalnymi właśnie... kanibalami. Atakuje coś innego. I to w sumie chyba też jest kanibal, tylko taki bardziej dziki. Wiecie co, myślę, że mogę go porównać. Nie wiem, czy graliście w taką grę. O, właśnie coś takiego. To są właśnie te bardziej dzikie. I od nimi trzeba bardziej uciekać, bo one są cholernie zwinne. Skaczą jak pojebane. No, patrzcie gościa. Dlatego najlepiej przed nimi uciekać. I myślę, że mogę je porównać tutaj. Nie wiem, czy graliście w taką grę, albo widzieliście, jak Until Dawn. Tam też był właśnie motyw z kanibalami. I właśnie się zamieniali w takie Wendigo. I właśnie to jest najbardziej podobne do tego, co teraz widzieliście. Okej. Okay. Dobra, zróbmy sobie jakąś tutaj kolację. Właściwie to nie kolację, tylko jakiś obiad. Bo zaraz tutaj będę umierał z głodu powoli. Dobra, może bym sobie go wrzucił na przykład. Dobra. I okej, okay, teraz trzeba było sobie jakiś właśnie murek zaplanować mniej więcej, jak zrobić. Tylko nie wiem, on też będzie sporo drewna wymagał na pewno. Okej, okay, dawaj tego królika, piecz się, przyjacielu. Mogę już go zjeść, halo? Bo mi zaraz postać będzie ginęła. O, dobra, królik. No, weź. Dobra. No i chyba tyle. Wiecie co, jeszcze zanim sobie zrobimy ten murek, to ja sobie udekoruję, kurczę, mieszkanie. Zauważyłem tutaj, jak sprawdzałem tak sam dla siebie, że tutaj mamy sporo fajnych rzeczy, które ja ominąłem. Nie widziałem tego wcześniej, bo jechałem tutaj. A tutaj trzeba jechać, o więcej, o wiele rzeczy się pokazuje. Widzimy tutaj... domki na drzewie, możemy sobie płotek zrobić. Więc jest tutaj parę fajnych rzeczy jeszcze, których wcześniej nie widziałem. Sap kolektor. O, to jest chyba ten... ten nasz wice, o którym pisałeś. Faktycznie jest tu garnek potrzebny. Tylko ten garnek to mi się chyba bardziej przyda do wody, nie? No tak zauważyłem, że... żywice to ja sam zbieram, kosząc drzewa. No nic, ja sobie dokeruję trochę mieszkanko, słuchajcie. Więc tak, więc... Ja bym sobie na początek chciał tutaj jebnąć łóżeczko. Nie jest w sumie potrzebne, ale ładniej będzie wyglądać, jak tutaj sobie będzie. O, właśnie. Dobra. Tu sobie jeszcze odpalimy, kurczę, ławeczkę. Ławeczka jest bardzo przydatna, wam powiem, z jednego prostego powodu. Ona działa w ten sposób, że regeneruje nam wytrzymałość, jeżeli sobie na niej usiądziemy. Nic mnie nie goni, nic mnie nie goni. Więc ją sobie tak gdzieś fajnie bym sobie tutaj gdzieś posadził. Tylko że dosyć ciężko się tym steruje, wam powiem. Ale może tu sobie ją walnę. Kurczę, nie. Stop. Anuluj mi to. Pokręćmy trochę tym ławką. Ja chcę tak fajnie prosto postawić. O, no chyba będzie dobra. No i potrzebujemy dwie kłody. Okej, okay, no problem. Czy coś jeszcze fajnego mogę tutaj wrzucić? Jest tutaj też kilka takich fajnych rzeczy. Wow. Mogę sobie jakąś altanę stworzyć, tak? To jest altana? Wygląda jak altana, nie? Ciekawe. Okej, okay, ale czy mamy coś fajnego? No mamy oczywiście
coś takiego, to jest jakiś... No wiecie, no skóra jelenia. Gdzieś można ją sobie postawić na jakiejś ścianie czy podłodze. Zaczyna się robić ciemno, więc... Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem zrobić. Tylko chyba nie mam czaszek, co? To postawić sobie tutaj lampki. O, to są takie lampki. A nie, mam czaszkę. Okej, potrzebujemy żywicy, czaszki i jeszcze trzech patyków, czyli patyki. I parę kłód. I powinno być fantastycznie. Tylko czy ja mogę już wyjść i spróbować? Dobra, spróbujemy chociaż trochę. O kur, nie. Nie chcemy się z nimi bić teraz. Na pewno się nie chcemy z nimi bić. Dobra. Czekajcie, jeszcze jedną rzecz sprawdzę, czy ja mam... Tak, mam zmieniony na oryginalne kolory, bo ktoś mnie prosił o to, abym wrócił do oryginalnych kolorów, więc tak też zrobiłem. I nie wiem, czy jest lepiej, czy gorzej. No możecie tutaj napisać w komentarzu, czy podoba wam się bardziej tak, czy nie. Zobaczymy. Tam kurde, jak oni ryczą. Czekajcie, potrzebuję patyków, aż patyki sobie wezmę. Gdzieś tutaj. Jeszcze coś miałem wam powiedzieć, kurde, tylko zapomniałem. Co ja chciałem wam powiedzieć? Aha, chciałem powiedzieć o tych drzewach. No wybaczcie tutaj, że... What the fuck? Kurwa, kobieto! Jak chcesz się umówić, to kurwa powiedz, no to nie wiem, pójdziemy na jakąś kawę czy coś. Spokojnie. Ja pierdzielę. No cholern... No patrzcie, no. O Jezus Maria. Czy mam jakąś lampkę nad głową? No to wiecie co, mamy gruntownie przejebane. Chciałem tak... Czekajcie, ja sobie może zażyję. Nie id, ośle jeden. Tak to miało wyglądać. Okej, zjem sobie trochę tego. Kurczę, no powiem wam, że teraz jest trochę problem. Spokojnie. Gdzie mi wbijasz do domu, kobieta? To jest moja strefa prywatna, wydup jej. O, znikła. Czekajcie, odpalę sobie. Czy ja mam... O, ja mam latarkę, czekajcie, odpalę sobie latarkę. Dobra. Jestem gotowy. Gdzie jesteście? Gnoje. Tu jest jeden. Gin, gin. Poczworo, jedno. W dupie z mojego tutaj. O, morze, nie mam wytrzymałości. Fuck, medsy. Dawaj. No i to jest kurde problem. Gin szmaciarzu. Cholerny frajerze. Idź sobie. Domu nie masz swojego. Proszę bardzo. Może zabij go, no. Proszę bardzo, tam. Tam jest twój domek. O, widzisz, tam latarką ci poświecę. Tam jest twój domek. Trzeba się było trzymać? Trzeba się było trzymać. A nie. Kurczę. No. Czekajcie, odrąbię mu części ciała. Mogą się przydać. O, głowę sobie weźmiemy. Gdzie jego głowa? Halo, no głowa. Kurde, głowa mi się potrulała. Dobra. Ta latarka mi już nie jest potrzebna. Za bardzo. Czekajcie, mam jeszcze parę patyków, chociaż sobie... O, dobra, przynajmniej będę mieć jasne tutaj. A, chciałem powiedzieć chyba o drzewach. Wybacz tutaj za te drzewa, no to się lekko bagują, ale nie wiem za bardzo co z tym zrobić. To jest chyba jakoś wina tego... tej aktualizacji, bo wcześniej tak nie miałem. Więc może to naprawiam za 5 dni, bo za 5 dni jest kolejna aktualizacja oczywiście. Dobra, przyśpimy się tutaj. Najpierw sobie zapiszę. Tutaj. Tutaj był mój slot zapasowy, na którym tutaj właśnie sprawdzałem te rzeczy, o których wam mówiłem wcześniej. Okej. Wow. Czy to już jest dzień? Nie wiem. Nie no, nie przespał się. Aha, bo jak mnie gonią te frajery, to nie mogę spać, tak? Gdybym chociaż miał tą ławkę zbudowaną, to bym sobie na niej odpoczął, a tak to...
A tak to dupa. No kurde, no weźcie, że wydupiać z mojej posiadłości. Sio, a kysz. Wydupiej. Kurde, na taką wytrzymałością to jak gówno zrobię. A wydupiej. Nie no, patrzcie, no to jest kurde tragedia, no ja nie wiem co mam zrobić. Aha, czekajcie, ja w sumie przecież nie spałem, więc ja zapisywałem grę, tylko Boże, jak jestem głupi! Ty ośle, feo, głupi, cholerny frajerze. Chyba tylko zapisywałem, nie spałem. Nie no, to jest trochę sytuacja kiepska, wam powiem. Lowers energy, no to mi się nie przyda, potrzebuję coś, co mi zwiększy energię, a nie mi zmniejszy. Mam coś takiego może? Może sobie to odpalę, co? Czekajcie. Dobra. Weź to załóż. Nie wiem, czy coś mi obecnie da, ale warto spróbować, nie? To jest właśnie ten armor, który daje mi jeszcze niewidzialność, tak? Znaczy może nie niewidzialność, ale zmniejsza powiedzmy range ich powiedzmy widoczności mojej. Dobra. No i co teraz? Mam armor, dosyć sporo. Tych liści nie widać, ale mam je chyba na sobie. Tak mi się wydaje. Kurczę. No posuń się, próbuję wejść do domu, no. No to jest kiepska sytuacja. No z taką wytrzymałością ja nic nie zrobię, no weź. Restores energy, dobra, wypij to. O, dobra. Soda mi przywraca energię, no okej. Dobra, teraz się mogę bić, gdzie jesteście? Kurwa, teraz ich nie ma. Ja pierdolę. Dobra, nieważne. Idziemy spać. Z. No i to chyba jeszcze, przywrócimy sobie energię i kurde, poszli sobie, no, w cholerę. Kurwa, moje szczęście. Ja pierdolę. Dobra, przenieś to. Utnijmy sobie... Nie, nie, czekajcie, stop, 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 nie będziemy... Nie będziemy sobie tutaj tnąć drzewek wokół nas, chociaż i tak już ich trochę sporo wyciąłem. Weźmiemy sobie nasz wózek. Trzeba sobie znaleźć jakieś fajne miejsce do wycinki drzew. Tak, żeby sobie nie psuć, wiecie, no widoku tutaj. Bo te drzewa fajnie wyglądają, jak je sobie zetniemy, są takie same pnie, to to nie wygląda zbyt fajnie. Okej, zaczniemy sobie może tutaj. O, widzicie, mam to, mam te liście na sobie. Jak macham. Okej, przy okazji patyki też pozbieram. Dobra, leci drzewo, leci. Dobra, pyk, pyk. Nie mogę kliknąć. Dobra. No i bardzo fajnie. No tak sobie oczywiście zbieramy te pnie tutaj. Kłody właściwie, nie pnie. Pnie to jest kurwa co innego, feo, ty ośle. I w sumie chyba jeszcze jedno drzewo dam tutaj daj radę zmieścić, więc sobie może zniszczymy to. Zniszczymy. Zetniemy. Jestem dwa lejsie, cześć psie. Tradycyjnie nieodłączny element odcinka, czyli mój pies. Stryk. Jedna kłada, druga kłada. Dobra, i kurczę, chyba już więcej mi się nie zmieści, to będzie ostatnia. Aria! Przeszkadzasz mi w odcinku! Znowu! W kolejnym! No i patrzcie, już mi się nie zmieści. A wiecie co, ja to dowiozę sobie tutaj. Czy może nie dowiozę, tylko dobiegnę sobie z tą jedną kłodą. A zaraz się wrócę po ten wózek. Dobra. Wracam się teraz po wózek. No i chyba mniej więcej będziemy mieć w miarę udekorowane to. No jeszcze tam możemy sobie stworzyć jakieś półki na jakieś medycyny, na chyba bronie.
Jeszcze tam na coś można zrobić półkę, ale już nie mam za bardzo miejsca. Ale to spokojnie, to wszystko się ogarnie bezproblemowo. Tylko najpierw muszę sobie zrobić płot. Nie płot, kurde. Mur, palisadę. Okej, okay. To już mi wystarczy. Włożymy tutaj to z powrotem. Jeden patyk! No naprawdę? Jak to? Jeden patyk, jeden patyk. Dobra, to sobie też mogę wziąć. Dobra, jest patyk. No i będziemy mieli łóżko. No i zobaczcie, że ten nasz domek już jakoś tak fajnie wygląda. Może nie jest jakoś super zajebisty jeszcze. Brakuje na przykład jakiejś takiej właśnie jednej... no tej skóry jelenia na przykład, żeby ładnie wygląda. Co sobie tu możemy jeszcze stworzyć? Na przykład... no, dekoratywna czaszka, to nie wiem, czy będzie fajna rzecz, no ale... Gdzieś tutaj było... Czekajcie. Gdzieś tutaj było coś tak... O właśnie, coś takiego. Więc tak, to mamy na przekąski miejsce, tak? To mamy na medycyny, takie sprawy. To mamy na jakieś eksplozywy. A to mamy na bronie. Więc, nie wiem, może sobie stworzymy taki snack bar, kurczę, właśnie. Żeby fajnie wyglądało. Tak przy oknie. O! On potrzebuje 8 tego aż. No chyba aż tyle nie mam. Ale okej. Okay. Niech mu będzie. Tak się zastanawiam jeszcze przy okazji, jak właśnie sobie stworzyć tą palisadę. Potrzebuję jeszcze dwóch tutaj kłód. Więc lećmy dalej. Myślę, jak tą palisadę sobie stworzyć, aby ona fajnie wyglądała. Żeby nie była taka, wiecie... Zwykła może prostokątna czy kwadratowa, tylko jakoś fajnie ją stworzyć. Mamy też takie rzeczy jak miejsce na przykład na sadzenie roślinek. Możemy sobie mały ogród zrobić. Możemy sobie też właśnie takie miejsce na zwierzęta zrobić. Takie zagrody małe. Z tego co tam widziałem. Ogólnie jest jeszcze fajnych parę rzeczy, które już możemy tutaj stworzyć. Jak właśnie na przykład miejsce dla króliki, na króliki. Gdzie możemy je dać i potem z tego co tam pisze rozmnażać. Chociaż ja nie mam pojęcia w ogóle, jak tam żywego królika w ogóle wrzucić. Bo za każdym razem jak no gonię królika, no to żeby go dogonić, to muszę go zabić. A mam dziwne przeczucie, że martwy królik się raczej kurde nie rozmnoży. Ale co ja tam wiem. Można spróbować, ale... Wątpię, żeby zadziałało. No okej. Gdzie są jeszcze te kłody? Gdzie one poleciały tutaj? To je sobie jeszcze wrzucimy na wózek. Aha, już nie mam. Dobra, to te dwie. Wrócimy z nimi do domu. Postawimy sobie na tym snack barze całym. O, właśnie dwie. No i co ja tu mogę umieścić? Zobaczmy. Soda. Soda. Aha. Pyk. 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 Stryk. Stryk. No więc mamy batony, które kurde są zajebiście płaskie. Dosyć kiepskie te batony, szczerze mówiąc, no ale mamy, kurczę, nie? Jeszcze tutaj jedno miejsce. O, na batonika. No i mamy taki pseudo, kurczę, snack bar. Wiecie, no. Taka, o. Mogę to wziąć? Tą czaszkę? Nie wiem, czy mogę. Dobra, bierzemy nasz wózek. Wracamy z naszymi kłodami. Dawaj kłody, przyjaciel. O, znowu chcesz być głodny, no kurczę, no ile można żreć ty? No wczoraj ostatnio jadłeś i co, znowu? No wiesz co? Przypomina mi się teraz, jakbym grał w jakiś Tamagotchi, nie?
Głodny jest, no i trzeba nakarmić, no i co zrobić, no. Okej, tutaj niech sobie stoi, będzie zaraz potrzebne, będziemy budowali tą palisadę. Niech tutaj się już tworzy nasze ognisko. Słuchajcie, mam takie pewne pytanie do was, jeżeli wiecie, czy da się jakoś zniszczyć to, bo tutaj ten szałas budowałem na początku, wiecie, żeby mieć gdzie spać, jak budowałem ten domek, no ale teraz on mi trochę zawadza, a nie da się go zniszczyć. Wiem, że niektóre budynki da się niszczyć, czy niektóre rzeczy, ale tego chyba się nie da, albo przynajmniej ja nie mogę i to mi trochę przeszkadza tutaj, więc jakbyście mogli mi napisać, czy da się tutaj to jakoś zniszczyć, to byłbym wam wdzięczny. Okej, niech się nasza jaszczurka piecze. Dobra. No i tak. Mamy tutaj nasze palisady. Możemy zrobić taką normalną, chyba widzę. Experimental walls. No i defensywne. No mi chyba bardziej by zależało na defensywnych, nie? Skoro musimy się bronić przed tymi frajerami tam. Ale to chyba by wyglądało ładniej, nie? Nie wiem, wiecie co? Myślę, że ja tutaj skończę odcinek. I napiszcie, co lepiej budować. Czy może lepiej budować tę zwykłą palisadę, czy tą defensywną? Bo wydaje mi się, że ta defensywna, no, lepiej będzie wykonywała swoje zadanie bronienia mnie przed tymi kanibalami. Jednak z tego co widzę, to no nie wygląda zbyt ładnie i ten zwykły palisada o wiele bardziej nie przekonuje. Tylko może działać trochę gorzej, nie? Więc napiszcie co uważacie. A w tym momencie ja się z wami żegnam, zjem sobie jeszcze tylko... Kurde! W moim obiedzie zapomniałem! Goddammit! A ja się tutaj z wami pożegnam, dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku The Forest. Trzymajcie się i na razie.